Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku dziennego. Wybór Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że zgodnie z artykułem 4 ust. 2 regulaminu Sejmu na stanowisko Marszałka Sejmu zgłoszono kandydatury posła Szymona Hołowni oraz poseł Elżbiety Witek. Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie ma innych zgłoszeń. Stwierdzam, że lista kandydatów na stanowisko Marszałka Sejmu została zamknięta. Proszę pana posła Władysława Kosiniaka-Kamysza o przedstawienie kandydatury pana posła Szymona Hołowni. Szanowny panie marszałku, szanowny panie prezydencie Rzeczpospolitej, dostojni goście, panie i panowie posłowie, Wysoka Izbo. W imieniu grupy posłów reprezentujących cztery kluby parlamentarne: Koalicję Obywatelską, Polskę 2050, Trzecią Drogę, PSL, Trzecią Drogę oraz Lewicę, mam zaszczyt zaprezentować kandydaturę pana posła Szymona Hołowni na funkcję Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej. Prezentacji tej kandydatury dokonam w oparciu o cechy, które według wnioskodawców powinien posiadać Marszałek Sejmu, a w mojej opinii są przymiotami kandydata, pana posła Hołowni. Po pierwsze, erudycja. Ta wywodząca się z domu, wywodząca się z doświadczenia życiowego, wywodząca się z zajmowanych i sprawowanych funkcji, miejsc pracy, doświadczenia, które powoduje, że masz świadomość, masz wiedzę, masz umiejętności. Słowo dla parlamentaryzmu to jest klucz. Szacunek do słowa. Słowo, które daje nadzieję, słowo, które daje odwagę, słowo, które krzepi. I to samo słowo, często wypowiedziane w nieodpowiedni sposób, albo złe słowo, które niszczy, które krzywdzi. Parlamentaryzm to jest sztuka posługiwania się słowem. Nasz kandydat Szymon Hołownia tą sztukę posługiwania się słowem opanował do perfekcji. I tą w piśmie, bo jest autorem ponad 20 książek, wielu publikacji, dziennikarzem i publicystą docenianym za swoje osiągnięcia. W 2006 i 2007 roku laureat Nagrody Grand Press. Osoba, która w niezwykły sposób w wielu redakcjach, czy to w dziennikach, w tygodnikach, ale również w radiu i w telewizji, zarządzała, ale niezwykły sposób posługiwała się słowem, brała za to słowo odpowiedzialność. Marszałek Sejmu wypowiadający słowa w imieniu Wysokiej Izby musi się cechować ogromną odpowiedzialnością za słowo. Być erudytą i dawać nadzieję w tym słowie, które mówi. Szymon Hołownia jest takim kandydatem, jest takim posłem. Empatia, wrażliwość społeczna, słuch społeczny. Wszyscy tak jak tutaj siedzimy, jesteśmy wybrani przez naród, przez naszych obywateli. Kontakt z nimi jest jednym z podstawowych obowiązków parlamentarnych. Słuch społeczny to jest jedna z tych cech, które parlamentarzysta, a pierwszy spośród nas szczególnie musi posiadać. Słuch społeczny, który słyszy tych, którym jest najtrudniej, tych, którzy nie mogą często się przebić, tych, którzy są uciemiężeni, czasem upokorzeni, tych, którzy potrzebują wielkiego wsparcia. Ten słuch społeczny daje później poczucie odpowiedzialności i rozwagi w podejmowanych decyzjach. Bez słuchu społecznego, bez tego posiadania kontaktu ze społeczeństwem, odrywa się od rzeczywistości, a to w historii polskiego parlamentaryzmu
również tej niedawnej bardzo źle się skończyło. Dlatego słuch i wrażliwość społeczna, którą cechuje się pan poseł Szymon Hołownia, jest niezbędna. A jaka to jest wrażliwość społeczna? To jest pochylenie się nad tymi, którym naprawdę w życiu jest najtrudniej, których los najbardziej doświadczy. To jest założenie fundacji Cassisi w 2013 roku, a rok później fundacji Fabryka Dobra, działających na rzecz najbiedniejszych, najbardziej cierpiących w Afryce, w Zambii, gdzie powstał Dom Dziecka.